Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, 30 listopada urodził się aktualny mistrz świata Magnus Carlsen. Kończy 31 lat. Młody chłopak, no geniusz. A partię, którą dzisiaj wam przedstawię, to jedna z piękniejszych perełeczek z młodych lat tego wirtuoza szachowego. 2003 rok. Jego przeciwnikiem jest Helgi As Grétarsson, islandzki arcymistrz. No i przejdźmy do tej pięknej perełeczki. Nie możecie ominąć tej partii, moi drodzy, bo tu już widać geniusz, błysk geniuszu tak naprawdę w tej rozgrywce. D4, tak rozpoczął Magnus Carlsen, D5, posunięcie C4, C6, obrona słowiańska na szachownicy, skoczek F3, skoczek F6, skoczek C3, E6. No i w tym wypadku można zagrać bardzo dużo rzeczy. Można przejść do na przykład wariantu Botwinnika, czyli goniec G5, bicie na C4, ale to tak na marginesie. Myślę, że nie będziemy tutaj rozwijać tego wątku. Przejdźmy bardziej tutaj do partii. E3 jest ruchem, który się również spotyka. Sam grywałem to posunięcie i ten wariant, który właśnie tutaj powstanie. I zaraz zobaczycie, co tutaj się będzie działo, bo będzie ostro. Skoczek zagrał na D7, hetman C2. Jest to bardzo przydatne posunięcie w gambicie hetmańskim i w ogóle w tej słowiańskiej strukturze w tym momencie, gdyż planujemy na przykład wprowadzić wieżę na D1, ale to nie jest jeszcze takie łatwe. To albo B3, albo goniec B2. Można zagrać po prostu goniec D3, zrobić krótką roszadę. Ale hetman C2 się przydaje też do tego, że skoczek nie wchodzi na pole E4 między innymi. W każdym razie bardzo ważne posunięcie, warto się z nim zaprzyjaźnić. Tutaj goniec zagrywa na D6 i posunięcie, które odkryłem za młodych lat z pewnego czasopisma Panorama, gdzie rozgrywał taką partię Michał Krasenkow. No i właśnie na tych analizach Krasenkowa tutaj postanowiłem taki ruch stosować i powiem szczerze, z wieloma sukcesami, tak nie chwaląc się, ale mówiąc oczywiście wprost, że pewna praca popłaca i to się przyjęło. Moi drodzy, G4. Może widać na pierwszy rzut oka, że to jest posunięcie takie no, zbyt ostre, zbyt takie dziwne, bo oddajemy piona. Też jak byłem dzieciakiem, to pamiętam, jeden z arcymistrzów symultanie mi tak zagrał białymi, więc to mnie zafascynowało również. No i w tym momencie tutaj bierzemy pod uwagę bicie skoczkiem na G4, tak też w partii nastąpiło. I jest wieża G1. Cały myk polega na tym, że tutaj przede wszystkim chcemy grać agresywnie po linii G. No tutaj oczywiście bicie skoczkiem na H2 teoretycznie istnieje, tutaj odbijamy, skoczkiem goniec odbija i wieża G7 planujemy wybić na H7. Tu są takie plany, żeby zrobić ruch goniec D2, zrobić krótką roszadę, długą roszadę i szybciej wyprowadzać figury poprzez uderzenie też w centrum. No ale to mówię, to tak bardziej dla osób, które lubią atakować i lubią grać nieco intuicyjnie. Jedna z możliwości, jakie można zagrać, to jest ruch F5, ale po ruchu H3 wszystko fajnie się prostuje, bo po skoczku na F6 możemy spokojnie odbić na G7 i tak dalej. Tutaj oczywiście można te warianty bardziej sobie dopracować. Hetman zagrał na F6 w tej sytuacji. No i tu jest, powiedzmy, wszystko w porządku. Wieża po prostu zbija na G4, hetman zbija na F3 i wieża zbija na G7. Chwilowo jest w pionkach porówno, jest wszystko ok. Jeżeli tutaj goniec zbije na H2, to oczywiście zbijamy na H7 i ten hetman C2, jak widać, dobrze tutaj działa. Pozycja nieco zwariowana, skrzydła są rozwalone, ale białe są tutaj w tej pozycji bardzo zadowolone. Myślę, że są zadowolone. Skoczek zagrywa na F6 w tej sytuacji. I tutaj Magnus Carlsen zagrywa goniec na G2. Można by było zagrać takie posunięcie wieża G5. Nieco dziwne na pierwszy rzut oka, ale zauważmy, że jeżeli na przykład czarne by z rozpędu zagrały goniec D7 z planem długiej roszady, to mamy goniec G2 i hetman nie ma gdzie uciekać. Wieża tutaj bardzo dobrze broni tych pól F7 i H5. No ale tak oczywiście nie poszło. Goniec G2 zostało zagrane od razu, na co czarne odpowiedziały hetman H5. No i Magnus Carlsen oczywiście uderza tutaj od razu ruchem E4 w centrum. Trzeba tak zrobić, otworzyć czarnopolowego gońca i próbować grać bardzo, bardzo aktywnie. Czarne zbiły pionka na E4. No i Magnus nie byłby tutaj sobą w tej partii, prawdopodobnie młody, gniewny i zagrywa goniec G5. Ruch wtrącony. Silnik tego posunięcia nie lubi z tego względu, że białe tracą tutaj jakość w sposób następujący.
Goniec zagrywa na f8. Ja nie sądzę, że też Magnus podstawił tutaj jakość, absolutnie. Przypuszczam, że na tę pozycję poszedł bardzo świadomie. I po tym posunięciu goniec zbija na f6, goniec zbija wieżę, goniec zbija gońca. Na ten moment widać, że są dwie figury za wieżę, ale to jest chwilowy tylko obrazek, dlatego że jest wieża g8 i dwa gońce są na jednej linii, które tutaj mają problem. Znaczy problem, no tak jak już mówiłem, Magnus tutaj poszedł na tę pozycję świadomie. Skoczek e4. Świetnie by to wyglądało, jeżeli wieża by się pokusiła o gońca, no bo tutaj mamy widełki, wiadomo, wybijamy hetmana, więc tak zagrać nie można. Jest ruch wtrącony ze strony czarnych, co jest bardzo ważne. Hetman a5, ważne dla czarnych, wiadomo. No jest szach, więc królem uciekamy i teraz właśnie wieża wybija gońca. Podsumowując tę sytuację w tym momencie, no to widzimy, że jest jakość mniej u białych, ale są pewnego rodzaju korzyści. W ogóle silnik bardzo lubi pozycje czarnych, minus tam 1,20, coś w tym stylu, nieistotne. Ważne jest to, że tutaj działa czynnik ludzki i wielka kreatywność, która się objawia po stronie przyszłego mistrza świata w tym momencie grania tej partii. Ruch c5 istnieje, skoczek d6 istnieje, słabe czarne pola. To jest, myślę, że ten atut, na który tutaj Magnus polował. Brak roszady jest kompletnie nieistotny. Przede wszystkim wieża wchodzi na d1 lub na e1 w pewnym momencie i wszystkie figury zaczynają działać. Jak gra teraz Carlsen? Mianowicie hetman c1. Ruch, myślę, że normalny, dlatego że hetman prawdopodobnie chce iść na f4 i ogarnąć te pola czarno... pola czarnopolowe. Czarne pola w obozie przeciwnika są tutaj słabe, więc trzeba wykorzystać i wzmocnić siłę ataku. Hetman zagrywa na d8, na co właśnie mistrz świata, przyszły mistrz świata zagrywa hetman f4. No właśnie. Widzimy, grozi skoczek na d6, skoczek na f6. Jest to na pewno pozycja, którą tutaj Magnus widział i wydaje mi się, że naprawdę poszedł na to bardzo intuicyjnie. Stwierdził, że no to okej, zgadza mi się mniej więcej i będę ją grał. Przyznam się szczerze, no ja też bym chciał to grać białymi bez jakości. Serio, mi się to bardzo podoba, mimo że nie widać tego już jeszcze gołym okiem, że coś tutaj wchodzi, ale to jest kwestia, myślę, że charakteru, jak się chce grać w szachy. Król f8, jakże to piękne posunięcie. No jest to ruch normalny oczywiście. I tutaj zwróćmy też uwagę, że jeżeli hetman pokusiłby się o zbicie pionka, no to napotyka niestety napotyka na przykrość pod tytułem na przykład skoczek d6 i zbijamy hetmana. No w każdym razie strata hetmana już jest. No i po król f8 w tym wypadku białe zagrywają hetman e5. Hetman bliżej tutaj zmierza do centrum. Ja bym raczej tutaj wprowadził wieżę, ale tutaj plany białych były inne. Wieża na g6. No cóż, tutaj świadomie czarne wpuszczają hetmana na h8. Skoczek na f6 groziło. No i zobaczcie też, że goniec c8 nie gra, wieża a8 nie gra. To są takie ważne atuty w tym wypadku, jeżeli chodzi o inicjatywy białych. Hetman dał szach. Król e7. No, wiadomo, hetmanów nie wymieniamy. Gramy hetman h7, bierzemy pionka. No i teraz hetman zagrywa na g8. Jeżeli hetman pokusiłby się o wzięcie pionka, co jest w zasadzie chyba dobrą decyzją, ale może być też nieco zgubne, dlatego że tutaj nastąpiłby prawdopodobnie szach z wzmocnieniem obrony skoczka i na przykład król e8, no to mamy taki ruch goniec f3. Ruch potrzebny z tego względu, że chcemy wprowadzić wieżę na d1 i dać mata na d8. Sprawa jest prosta. No i tutaj należałoby zagrać dokładnie, grając na przykład hetman g7. Ale jakby czarne pokusiły się o wzięcie piona, pewnie się zastanawiamy, co by było, no bo to jest wzięcie piona z szachem, no to ten ruch już przegrywa z prostego powodu. Goniec e2 i nie ma dobrych odejść hetmanem. Po prostu nie ma. Tutaj hetman c2 również przegrywa, tam wchodzi skoczek d6, wieża na d1 i tak dalej. Ja sprawdzę tylko wariant po hetman d5, nawet sprawdzać go nie muszę, no bo jest wieża d1. Prosta sprawa. W każdym razie wieża wchodzi na d1 i tam się jest spustoszenie. Moi drodzy, pionkorzestwo nie popłaca. Po hetman na h7, hetman zagrał na g8, szach na h4 zagrać trzeba, posunięcie f6 i goniec na f3. I w partii ruch nastąpił e5, ale za chwilę się nim zajmiemy. Pewnie zastanawiamy się, co się stanie, jak wieża zagra na g1 i weźmie wieżę. No właśnie, to jest bardzo odpowiedzialna decyzja. Ten ruch, od razu mówię, że już jest słaby. Sprawdźmy sobie dlaczego. Król zagrywa na e2, no i
jeżeli bierzemy wieżę, to jak grać dalej? Otóż tutaj jedyne posunięcia, moi drodzy, mogą wygrać te pozycje. Jedyne w partii, więc to jest też niełatwa sprawa. Mianowicie skoczek zbija na F6 przede wszystkim atakując hetmana i ma, ten skoczek ma szansę odejścia z szachem. Więc to jest na pewno groźna sprawa i hetman zagrywa na przykład na F7, jedna z możliwości. W tym wypadku odejść skoczkiem trzeba na bardzo ważne pole. Dużo mamy w tym momencie możliwości odejścia skoczkiem. Zobaczcie, bardzo dużo opcji. No tutaj skoczek staje się ośmiornicą. No i pytanie, gdzie? Jedyna opcja, oczywiście materiał można sobie zatrzymać, spróbować swoich sił. Jedyna opcja, jaką tutaj widzą białe na zwycięstwo, to skoczek G4. Ten skoczek z G4 odbije się ładnie na polu E5 w centrum. Pionek będzie go bronił. I w tym wypadku na przykład po król F8, skoczek E5, na przykład hetman F5. Tutaj w zasadzie już wygrywamy po goniec E4. No i hetman jest w pułapce. Więc widzimy, że trzeba by było grać inaczej. Na przykład jakby hetman, powiedzmy, zagrał na C7. Zresztą po hetman na przykład G7, to tutaj mamy hetman D8, widać gołym okiem, ale po hetman C7 właśnie mamy hetman H8 z szachem. I plan jest prosty. Król E7, hetman G7. Król E8, no to hetman G8. Król E7, hetman F7. Jak na D6, no to macik. Jak na D8, no to macik na F8. Zresztą matowanie tutaj z szachami myślę, że jest bardzo proste. Także widać, że nie można wziąć wieży, bo figury, skoczek z hetmanem tutaj świetnie by zadziałały. E5 nastąpiło. W tej sytuacji Magnus widzi, że grozi wzięcie pionka z szachem, więc zagrywa po prostu na B3. Pionek wybija na D4. No i nie wiem, czy to nie jest za bardzo takie odważne posunięcie, aczkolwiek wszystko się w pozycji trzyma. Skoczek G3. Tu już widzimy, że Magnus nie chce, żeby wieża weszła na pole G1. Goniec zagrywa na G4. Wieża E1 jak najbardziej trzeba dać szacha. Król F7. I teraz goniec E4. Dużo wymian nie można robić oczywiście białymi z tego względu, że mamy mniej materiału. Goniec E4 i wieża zagrywa na G7. Moi drodzy widzowie, teraz H3 nastąpiło. Jest to pozycja remisowa uważana przez silnik z tego względu, że jakby goniec odszedł na E6, to silnik nie widzi tutaj ataku. Pewnie Magnus by coś próbował, coś by próbował tutaj grać. Ciężko mi stwierdzić co, ale remis ma w kieszeni grając hetman H5. Po król F8... hetman na C5 i król F7. I można tak w kółko. Pewnie tutaj Magnus pewnie by grał ambitnie i by może zbił na D4. Ciężko mi powiedzieć, co by tutaj zagrały białe. Może jakiś goniec F5. Nie wiem tego. Ale po ruchu H3 czarne popełniły błąd, moi drodzy. Zwykle tak bywa, że jak jest pozycja w miarę ostra, to nie trudno o błędy. Tak się też dzieje w tej sytuacji. Goniec zagrywa na D7. I teraz zadanie dla Was, jak zagrać białymi, żeby te pozycje wygrać. Jest to pozycja już totalnie wygrana. Mianowicie, hetman H5 dał szacha. Król zagrywa na F8. Widzimy, że wieża dobrze kontroluje pośrednio linię, więc nie można wejść na przykład królem na E7, bo mamy na przykład goniec H7. Prosta taktyka. Hetman dał szacha na C7, król F7 i ostatni ruch tutaj nastąpił w partii. Przepiękne posunięcie. Moi drodzy, mat w dwóch posunięciach. Szukamy opcji. Otóż, jeżeli znaleźliśmy, to gratuluję, bo to jest bardzo piękne posunięcie, takie efektowne. Mianowicie goniec G6. I czarne się poddały. Dlaczego? Otóż, jak zbija król, to jest mat na H5. A jak zbija wieża, no to jest mat na E7. Piękna partia Magnusa Carlsena. Życzymy mu wszystkiego najlepszego z okazji 31. urodzin. No i pewnie niektórzy z Was trzymają kciuki za mecz z Nepo, który aktualnie trwa. Przypominam, 30 listopada 2021. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.